do dzisiejszego kazania zainspirowała mnie pewna przykra postawa niektórych ludzi, którzy nazywają siebie wierzącymi. Otóż to nie jest oczywiście odosobniona postawa. Lubię oglądać podcast pewnego młodego mężczyzny o imieniu Szymon. On jest katolikiem, przyznaje się do wiary w Boga i na różne takie społeczne tematy się wypowiada i ja zgadzam się z nim w większości jego wypowiedzi. Lubię go słuchać. Natomiast kiedyś na jednym ze swoich podcastów, nie pamiętam już do końca dokładnie tematu, ale chodziło coś prawdopodobnie o kreacjonizm. I on z taką ironią i wyczuwalną taką pogardą powiedział, że dosłowne odczytywanie Biblii wierzą tylko niektórzy fundamentaliści protestanccy. I z taką wyczuwalną ironią, że są tacy fundamentaliści protestanccy, ale ich jest niewielu i to tylko oni tak wierzą w takie dosłowne odczytywanie Biblii, a my wierzący ludzie, normalni ludzie, jakby wiemy, że nie można tak czytać Biblii. No więc zainspirowało mnie to do dzisiejszego kazania. Czy faktycznie mamy się czego wstydzić? Bo myślę, że my tu wszyscy jesteśmy takimi właśnie protestanckimi fundamentalistami biblijnymi i wierzymy w dosłowne odczytywanie Biblii. Tak? Że wszystko, co w Biblii jest napisane, jest prawdziwe. Nie zawiera Biblia żadnych mitów, żadnych baśni i legend, jak niestety większość świata chrześcijańskiego tak widzi Biblię. Że w Biblii jest mnóstwo mitów, baśni, które Biblia jakby z funkcjonujących w danej kulturze po prostu wciągnęła do siebie. Tak? Że autorzy biblijni korzystali z jakichś tam mitów, które funkcjonowały i oni dopasowali to do wiary w Boga Jahwe i tak to się znalazło w Biblii. Większość ludzi mających się za chrześcijan tak właśnie wierzy. Ponieważ różne znakomitości świata naukowego tak do takiej wiary przekonują. Ale czy my możemy tak wierzyć? Czy ludzie, którzy znają Boga osobiście, którzy spotkali się z Panem Jezusem, czy mogą tak wierzyć? Czy my naprawdę możemy wierzyć w to, że Biblia jest zbiorem jakichś legend i tylko niektóre z nich są prawdziwymi historiami, ale do końca nie wiemy, które. Otóż wierzę, że nie. Wierzę, że tak jak Paweł napisał do swojego przyjaciela Tymoteusza, całe pismo, całe przez Boga natchnione jest do nauki i do wykrywania błędów. Do nauki i do wykrywania błędów. A więc Biblię możemy traktować jako również podręcznik naukowy, jako dokument historyczny. Mało tego, Biblia pozwoli nam wykryć błędy w tym wszystkim, co do nas dociera. Tak? Świat naukowy, który tak bardzo wierzymy, wręcz taką bałwochwalczą wiarą czasami podchodzimy do rewelacji naukowców, opiera się na założeniach. Większość teorii naukowych opiera się na różnych założeniach. Te założenia to jest nic innego jak wymysł naukowców. To są najczęściej rzeczy, których nie da się sprawdzić. To są po prostu jakieś założenia. Przypuśćmy, że jakiś naukowiec zakładał, że wszyscy mężczyźni po 60 są łysi. Tak? Może być takie założenie. Tak? I pewnie w wielu przypadkach ono będzie prawdziwe. Tak? I cały świat naukowy zakłada, że jeżeli ktoś jest łysy, to jest mężczyzną po 60. Tak? Ale tu na przykład mamy takiego Rafała.
Nie? No i trzeba by odrzucić, że albo on nie jest łysy, albo, albo nie jest mężczyzną. Nie? I właśnie świat naukowy funkcjonuje w takich założeniach. I między innymi metoda wyznaczania wieku pewnych skamielin czy skał opiera się na takim założeniu, że jeżeli coś zawiera tyle i tyle jeszcze pierwiastka pewnego izotopu, to musi mieć tyle i tyle lat. I ponieważ naukowcy założyli, że skały muszą mieć miliony lat, więc wszystkie inne wyniki, które im się pojawiają, z automatu odrzucają. Nie? Czyli taki Rafał byłby odrzucony z automatu, że Rafał nie istnieje. Ponieważ skoro nie ma 60 lat, to nie może być łysy. Więc taki przypadek nie istnieje. Nie? Więc odrzucamy go. Na takiej zasadzie działa świat naukowy. Wydaje się to śmieszne, ale dokładnie tak się dzieje. Więc musimy naprawdę uważać, w co wierzymy i komu dajemy się przekonać. Bezpiecznie dla nas jest, żebyśmy wierzyli tak, jak wierzył Jezus. W objawieniu, w 14 rozdziale, 12 werset, jest napisane takie słowo: tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Nie przeczytam wiary w Jezusa, bo to wydawałoby się oczywiste, nie? Że wiara w Jezusa nas wszystkich obowiązuje. Ale tam pisze wiary Jezusa. I sprawdzałem to w większości przykazań, przekładów właśnie tak to jest oddane. Więc musimy zobaczyć, w co wierzył Jezus. W co wierzył Jezus. I przejrzałem sobie cztery Ewangelie, żeby wyszukać w nich jakieś wypowiedzi Jezusa, w których odnosiłby się on do właśnie wydarzeń z przeszłości, do historii ze Starego Testamentu. Nie ma dużo takich odniesień, ale przynajmniej siedem takich znalazłem we wszystkich czterech Ewangeliach. W większości one się pokrywają. Przede wszystkim, zanim zaczniemy jeszcze, sam Jezus po zmartwychwstaniu, kiedy spotkał się jeszcze incognito z pewnymi uczniami, którzy wracali do Emaus, w takim świętym oburzeniu powiedział: o głupi i gnuśnego serca, żeby uwierzyć we wszystko, co mówili prorocy. A więc Jezus uznał, że ludzie, którzy nie chcą uwierzyć, mają jakieś opory, żeby uwierzyć we wszystko, co mówili prorocy, a więc co z pism do nas dociera, są głupi i gnuśnego serca. Więc Jezus chciałby, żeby Jego uczniowie wierzyli dokładnie we wszystko, co jest napisane w pismach. Niczego nie odrzucali, wierzyli we wszystko. W Ewangelii na przykład Mateusza w 19 rozdziale 4 werset Jezus mówi takie słowa, że czy nie wiecie, że od początku stworzył ich Bóg mężczyzną i kobietą? Tak? Więc co z tego fragmentu wynika? Teraz jeszcze znajdę to, tylko żeby dokładnie zacytować. Czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? Co to dla nas, co ta wypowiedź dla nas mówi? Że Pan Jezus wierzył w stworzenie mężczyzny i kobiety od samego początku. Tak? Czyli Pan Jezus w tej wypowiedzi dał nam wskazówkę, że On wierzy w historię stworzenia świata opisaną w pierwszej księdze biblijnej. Tak? Że nie wierzył w ewolucję. Nie wierzył, że
mężczyzna i kobieta w takim kształcie pojawili się po setkach, tysiącach lat i wtedy coś tam Bóg zaczął z nimi robić, nie? Pan Jezus wyraźnie mówi, że czy nie czytaliście, że od początku Bóg stworzył mężczyznę i kobietę? Chyba najbardziej atakowaną historią z Biblii jest właśnie historia stworzenia. Najwięcej ataków jest na tą historię. Ona się najbardziej nie podoba całemu naukowemu światu. I świat robi wszystko, żeby ludzie myśleli, że to jest jakiś mit, jakaś alegoria, że to nie mogło tak być. Przecież naukowcy dzisiaj przy pewnych swoich założeniach, jak już mówiłem, czym są, ile warte są te założenia nieraz, wiedzą, że to nie mogło tak być. Tak? No, ale komu my mamy wierzyć? Bogu, prawda? Mamy wierzyć Jezusowi. Jeżeli uważasz się za człowieka wierzącego, który nawrócił się do Jezusa, który powierzył mu swoje życie, dla którego Jezus jest Bogiem, to powinniśmy zastanowić się, czy ta wypowiedź Pana Jezusa pozwala nam na jakiekolwiek inne rozumienie tego, jak świat powstał. Niektórzy uważają, że teoria ewolucji jest czymś więcej niż teorią. Nie? Sugerując w ten sposób, że jest prawdą. Na pewno tak było. Jest czymś więcej niż teorią. Tak? Niektórzy próbują łączyć teorię ewolucji z Biblią, ale zawsze w takich przypadkach musi paść założenie, że to jest, ta historia jest tylko mitem, albo że nie można, jest jakąś alegorią i nie można jej odczytywać dosłownie. I na przykład uznają, że okej, może Bóg stworzył świat, ale te dni, które tam są wymienione, nie są literalnie 24-godzinnymi dobami, tylko to są właśnie miliony lat i w trakcie tych kolejnych milionów lat pojawiały się te kolejne stworzenia. No, jest to głupie założenie, ponieważ jak wiemy, słońce pojawia się tam dopiero w czwartym dniu, a rośliny w trzecim. No więc przez miliony lat rośliny nie miały słońca, więc jakby miały żyć, nie? Więc najbardziej atakowana część Biblii, sam jej początek, historia stworzenia świata. Pan Jezus mówi, że od samego początku Bóg stworzył i mężczyznę, i kobietę. Pojawia się tutaj rozdzielność płciowa. Tak się to nazywa w świecie naukowym. Rozdzielność płciowa, czyli jest od samego początku funkcjonują dwie płcie, męska i żeńska. I w całym świecie ożywionym, zarówno zwierzęcym, jak i roślinnym, funkcjonują dwie płcie. W świecie zwierzęcym najczęściej osobnik żeński, osobnik męski są oddzielnymi osobnikami. Bardzo rzadko zdarza się coś, co nazywa się hermafrodytyzm, czyli że jeden osobnik posiada zarówno męskie, jak i żeńskie narządy. Zdarza się to niezwykle rzadko w świecie zwierząt. W świecie roślin zdarza się z kolei niezwykle rzadko taka rozdzielność. Hermafrodytyzm w świecie roślin jest typowym stanem, ale również w roślinach wyróżniamy jakby żeńskie i męskie narządy, czyli są kwiaty męskie i kwiaty żeńskie i musi dojść do zapylenia, żeby mogła powstać nowa roślina. I ta rozdzielność płciowa najbardziej zaprzecza ewolucji.
Mało kto zwraca na to uwagę, ale żeby doszło do zapłodnienia komórki żeńskiej przez komórkę męską, w świecie zarówno roślin, jak i zwierząt musi dojść do dość skomplikowanych procesów. I nie ma możliwości, żeby bezmyślny przecież proces ewolucji mógł doprowadzić do tak skomplikowanych procesów, które warunkują rozwój, które warunkują w ogóle pomnażanie. Tak? Myślę, że większość ludzi, którzy wierzą w ewolucję, ma ciągle na myśli podział komórek, że komórka w pewnym momencie się dzieli, powstaje wiele komórek i myślą, że to jest pomnażanie. Tylko że zanim dochodzi do podziału komórki, musi komórka zostać zapłodniona przez inną komórkę. Więc gdyby ewolucja miała być prawdziwym, rzeczywistym procesem, nigdy nie doszłoby do podziału na dwie płcie, ponieważ ten podział natychmiast komplikuje i uniemożliwia rozmnażanie. Natychmiast. Bo dlaczego w pewnym momencie jakaś komórka miałaby wykształcić żeńskie jakieś elementy, a inna męskie i od razu musiałoby dojść do połączenia tych dwóch rzeczy, żeby mógł być w ogóle dalszy ciąg. Bezmyślny proces, jakim jest ewolucja, nigdy by nie mógł zaistnieć, ponieważ na samym początku już następuje coś, co jest zbyt skomplikowane, żeby to tak po prostu samo z siebie mogło powstać. I ma to miejsce w całym świecie ożywionym. Nawet rośliny, które na tym samym pniu wyrasta kwiat żeński i męski, mają pewne mechanizmy blokujące wzajemne zapylanie się z jednego pnia. Nawet na jednym drzewie, na jednej gałązce, gdy są kwiaty męskie i żeńskie, nie mogą się same z siebie zapylić, żeby ograniczyć zubożenie materiału genetycznego. Tak? Więc to są skomplikowane mechanizmy, które od samego początku musiały funkcjonować tak, jak funkcjonują. To nie mogło przez miliony lat jakoś się wykształcać, bo co miałoby się wykształcać? Jeżeli nie ma rozmnażania, no to nie ma co się, co ewoluować, prawda? Mało kto zwraca na to uwagę, ale właśnie ta rozdzielność płciowa najdobitniej świadczy, że musiał za tym stać umysł, świadomy umysł i mądrość, która w ten sposób to stworzyła. I nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś, ale całe piękno otaczającej nas przyrody ożywionej związane jest z rozdzielnością płciową. Piękno kwiatów zachwyca nas, ale te kwiaty nie są piękne dlatego, że tej roślinie zamarzyło się mieć piękne kwiaty. One są piękne w tym celu, żeby przywabić pewne owady, które usiądą na tym kwiatku, potem polecą na inny kwiatek i dojdzie do zapylenia. Ptaki. Myślimy, że ptaki są takie piękne, bo po prostu są próżne. Tak? Otóż w świecie zwierząt najczęściej samiec jest bogato ubarwiony, jest o wiele piękniejszy niż samiczka. Odwrotnie niż w świecie ludzi. Dlatego nie możemy pochodzić z tego samego, od tego samego jakiegoś osobnika. Ponieważ to samiec musi zainteresować sobą samiczkę i dlatego i często, jeżeli oglądamy filmy przyrodnicze i na przykład widzimy jakieś godowe takie tańce niektórych ptaków, to są niezwykle skomplikowane rzeczy, które mają doprowadzić do
ostatecznie do zapłodnienia i do tego, żeby się te zwierzęta mogły dalej rozmnażać. Tak? I to są, to jest tak skomplikowany system i tak bardzo energochłonny, że nie mógł być, jakby nie mógł powstać sam z siebie. Ogólnie w przyrodzie można zauważyć tendencję do zachowywania energii, jak do nietracenia, jakby chodzi mi o to, że jest coś takiego jak entropia, czyli naturalne rozpraszanie energii, tak? Czyli wszystko w naturalny sposób, energia się rozprasza. Gorący kubek za chwilę przestaje być gorący, murek, którego się w jakiś sposób nie chroni, za chwilę rozpada się, robią się dziury, to jest entropia, czyli naturalne rozpraszanie energii. I w przyrodzie ożywionej można zauważyć tendencję do jakby ochrony energii, żeby nie rozpraszać jej nadaremnie. Tak? Dlatego zwierzęta mają futra, żeby nie tracić ciepła, dlatego ptaki mają pióra w kształcie, który minimalizuje opór powietrza. Tak? Jakby cała przyroda ożywiona pokazuje nam, że zachodzi tutaj taki proces, żeby jak najmniej tej energii niepotrzebnie stracić. Natomiast proces rozmnażania jest tak skonstruowany, że bardzo dużo energii zwierzęta czy rośliny tracą. Więc jeżeli cała przyroda pokazuje, że raczej dąży do zachowywania energii i do oszczędzania energii, a proces rozmnażania nieraz bardzo mocno tą energię traci, więc nie mógł być to efekt naturalnych jakichś procesów ewolucyjnych. Wiecie, że niektóre zwierzęta, niektóre samce, żeby zdobyć samiczkę, walczą ze sobą, tak? Tracą przy tym mnóstwo energii. Nie musiałby przecież tego robić, gdyby ich rozwój był wynikiem jakichś ewolucyjnych zmian, to z pewnością ich rozmnażanie nie poszłoby w tym kierunku, żeby tracić niepotrzebnie energię. Tak? Przecież taki zmęczony samiec, który na przykład stracił poroże w wyniku walki, jest łatwym łupem dla innych drapieżników. Niektóre pająki tracą 100% energii w wyniku zabiegów związanych z rozmnażaniem, ponieważ są zabijane przez samiczki, więc czy proces, który normalnie dąży do zachowywania energii, wymyśliłby coś takiego, co jest związane ze 100% utratą energii? No na pewno nie. Więc od samego początku funkcjonowały dwie płcie, słownie dwie, nie więcej. I choćbyśmy nie wiadomo jak kombinowali, są tylko dwie i każdy rodzi się albo z jedną, albo z drugą płcią. Nie ma żadnych innych wariantów. Zarówno w świecie ludzi, jak i w świecie zwierząt. Więc widzimy tutaj Pana Jezusa, który wyraźnie wskazuje nam na prawdziwość historii stworzenia świata opisaną w Biblii. Według Jezusa Stwórca od początku tak to uczynił. Tak? Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Jeżeli Jezus wierzył w stworzenie mężczyzny i kobiety od początku, to możemy założyć, że wierzył w całą historię stworzenia opisaną w Biblii. Ok, przejdźmy do następnego tematu, na który też Pan Jezus się wypowiedział i który też stoi w wyraźnej sprzeczności z teorią ewolucji. Nawet jeszcze bardziej chyba wyraźnie niż to, co przed chwilą mówiłem. W tej samej Ewangelii Mateusza, w 23 rozdziale, w
35 werset. Może przeczytam od 34. Oto dlatego ja posyłam do was proroków i mędrców i uczonych w piśmie, a z nich niektórych będziecie zabijać, krzyżować, innych znowu będziecie biczować w waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta, aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew przelana na ziemi od krwi sprawiedliwego Abla aż do krwi Zachariasza, syna Berachiaszowego, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem. Co z tej wypowiedzi Jezusa wynika? Kto był pierwszym człowiekiem na ziemi, który umarł? Bo który był stworzony, to wiemy, tak? Abel. Abel był pierwszym człowiekiem, który umarł od stworzenia świata. Właściwie został zabity, ale umarł, stracił życie. Wyobrażacie sobie to? Ewolucjoniści twierdzą, że śmierć jest częścią procesu ewolucyjnego, jest nierozerwalną częścią tego procesu i ludzie mający się za wierzących, którzy próbują połączyć ewolucję z wiarą w Biblię, twierdzą, że no, jak już człowiek był taki ukształtowany, już nie przypominał tej małpy, no to wtedy może właśnie Bóg tam nazwał jednego Adam, drugiego Ewa i potem się tam już ta historia toczy. I próbują łączyć te dwie rzeczy, które są absolutnie ze sobą w sprzeczności. Ale to, z tego by wynikało, że śmierć istniała już przed Adamem. Że śmierć po prostu zbierała swoje żniwo przez te miliony lat, aż rzekomo pojawił się Adam. Natomiast tutaj Pan Jezus wyraźnie wskazuje, że śmierć Abla była pierwszą śmiercią człowieka od stworzenia. Nie była pierwszą śmiercią, która zaistniała, ponieważ pierwsze życie stracił, jak myślicie? Kto pierwszy stracił życie na ziemi? Zwierzę straciło, tak? Kto zabił to zwierzę? Pan Bóg, prawda? Nie wiemy, co to jest za zwierzę. A może wiemy, nie wiem, czy... Nie... Żeby przyodziać ludzi, którzy zgrzeszyli, żeby przyodziać ich w jakieś konkretniejsze szaty niż jakieś liście, to Pan Bóg zabił zwierzę, z którego skóry uczynił szaty dla Adama i Ewy. Natomiast pierwszym człowiekiem, który umarł na ziemi, był Abel, syn tej pary. Śmierć jest konsekwencją grzechu. Bóg, gdy stwarzał ziemię, nie planował śmierci. Kiedy Bóg stworzył świat, wypowiedział się, kiedy zakończył swoje dzieło, wypowiedział się, że to wszystko jest bardzo dobre. Wszystko, co Bóg stworzył, było bardzo dobre. Tak się sam Bóg wypowiedział. Śmierć nie jest dobra. W liście do Koryntian pisze, że śmierć jest ostatnim wrogiem. Więc nie mogła pojawić się śmierć przed Adamem. Nie mogła zaistnieć śmierć. Więc wiara w ewolucję stoi w jawnej i mocnej sprzeczności z wiarą Jezusa. Jeżeli mówimy, że wierzymy Jezusowi, że chcemy mieć taką wiarę, jaką miał Jezus, to nie możemy wierzyć w ewolucję i Jezusowi jednocześnie. Ponieważ Jezus wyraźnie powiedział, że to Abel był pierwszym człowiekiem, który poniósł śmierć. Kiedy Bóg ostrzega Adama, żeby nie jadł z drzewa poznania, czy też decydowania o tym, co dobre i złe, powiedział tak, że gdy z niego zjesz, na pewno umrzesz. To oznacza, że gdy z niego nie będziesz jadł, na pewno nie umrzesz. Będziesz żył wiecznie. Więc w zamyśle Boga było wieczne życie.
wieczne życie. Zarówno zwierzęta, jak i ludzie mieli żyć wiecznie. Ale to się niestety załamało. W drugim liście do Tymoteusza jest napisane, że Jezus zniszczył śmierć i odsłonił życie i nieśmiertelność. Życie i nieśmiertelność. Jezus zniszczył śmierć, to znaczy, że śmierć nie mogła być dobra. Jeżeli Bóg powiedział, że wszystko, co stworzył, było dobre, a tutaj widzimy Boga, który zniszczył śmierć, no to z pewnością nie mogła być dobra, więc z pewnością nie mogła być częścią stworzonego przez Boga świata. Jezus odsłonił życie i nieśmiertelność. Jezus przywrócił ten stan początkowy, kiedy człowiek może żyć niekończącym się życiem. Przywrócił ten stan. Gdyby śmierć była przed Adamem, była normalnym, jakby normalną konsekwencją jakichś naturalnych procesów, to cała historia zbawienia właściwie nie ma sensu. Wtedy wypowiedzi Jezusa nie mają sensu, no bo śmierć jest wpisana od samego początku w nasze dzieje i w naszą historię, a człowiek jest tylko wypadkową jakiegoś bezmyślnego procesu, więc w ogóle cała historia zbawienia wtedy nie ma żadnego sensu, bo po co się w ogóle zajmować kimś tak nieistotnym, który jest tylko wypadkową jakiegoś ewolucyjnego procesu. Więc konsekwencje wiary, ewolucji i próby łączenia tego z chrześcijaństwem są bardzo poważne. Albo wierzysz Jezusowi, wierzysz w Jego dzieło zbawienia, w potrzebę tego dzieła, albo wierzysz naukowcom i w ich założenia, ale nie możesz wierzyć w jedno i drugie. Okay. Trzeci temat, na który wskazał Pan Jezus, ta sama Ewangelia, Mateusza, 24 rozdział. Przeczytam od 37 wersetu. Jezus mówi: albowiem jak było za dni Noego, tak będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Jezus wierzył w potop. Ogólnoświatowy potop. I znowu, historia o ogólnoświatowym potopie jest kolejną, najbardziej atakowaną i wyszydzaną historią w świecie naukowym, dziennikarskim i tak dalej. Ludzi, którzy wierzą w potop, są wyśmiewani, wyszydzani. Nie mogło być czegoś takiego jak ogólnoświatowy potop. I paradoksalnie naukowcy, którzy absolutnie nie chcą się zgodzić, że na Ziemi mógł być tak wielki potop, że może jakiś lokalny, może gdzieś puściła jakaś tama, zalała jakieś parę wiosek, no możemy się zgodzić na to, ale ogólnoświatowy, który by takie katastrofy spowodował, absolutnie nie. Ci sami naukowcy, widząc na Marsie potężne kaniony, twierdzą, tam musiały kiedyś masy wody przelewać się przez tą planetę i wyżłobić te kaniony. Musiały być masy wody. Ale gdzie one teraz są? Nie? Więc tam nie ma wody, są pozostałości, jakieś kaniony i tam są w stanie uwierzyć, że to musiały być jakieś gigantyczne masy wody. Nie ma tam dzisiaj wody. Na Ziemi jest mnóstwo wody, ale tu absolutnie nie mogło dojść do czegoś takiego. No, ale Jezus wierzył w potop. Jezus wierzył, że ta historia jest prawdziwa, że to nie była jakaś lokalna powódź, bo Pan Jezus mówi, że ten potop zmiótł wszystkich.
musiała być to gigantyczna katastrofa. Dzisiaj świat naukowy, zwłaszcza geolodzy i ludzie, którzy zajmują się właśnie badaniem skał, najczęściej wierzą w coś takiego, co nazywa się uniformitaryzm lub aktualizm. Czyli to jest taka idea, założenie, że procesy, które obserwujemy dzisiaj, one w ten sam sposób działały w przeszłości. Czyli jeżeli dzisiaj obserwujemy erozję skał i widzimy na przykład w jakim tempie dochodzi do tej erozji, to tak samo działo się w przeszłości i stąd te miliony lat, tak? Że jeżeli dzisiaj skały erodują w takim a takim tempie, widzą na przykład ile tam gdzieś jest jakichś odpadów z tego, czy jakichś osadów, no to oni uznając, że nigdy Ziemię nie dotknął żaden taki ogólnoświatowy kataklizm, uznają, że wszystko zawsze działo się tak samo. I to się nazywa uniformitaryzm lub aktualizm. Odrzucają ogólnoplanetarną katastrofę. Nie wierzą, że coś takiego miało miejsce. I stąd te wszystkie ich obliczenia, które wskazują na bardzo długi wiek Ziemi. Natomiast Jezus wierzył w potop. Potop był ogólnoświatową katastrofą. On zmienił absolutnie wszystko. Jeżeli interesujecie się różnymi wykładami naukowców, którzy zajmują się, naukowców kreacjonistów, którzy zajmują się tym tematem, ten temat jest coraz lepiej zbadany, coraz więcej wiemy na temat przebiegu potopu, na temat tego, jak świat przed nim wyglądał, jakie zmiany spowodował on, kiedy już się skończył. Coraz więcej wiemy i najlepsze jest to, że zgadza się to z dowodami, które posiadają naukowcy. Zgadza się to z dowodami, z faktami. Nie trzeba czynić tu żadnych dziwnych założeń, które nie da się w żaden sposób potwierdzić faktami, tak? Więc potop, oczywiście wiemy, że potop był wylaniem Bożego gniewu na bezbożny świat. Niektórzy mówią, skąd tyle wody, żeby zakryć takie wielkie góry, jakie są dzisiaj na Ziemi. To jest bez sensu. Skąd ta woda miałaby się wziąć? Otóż obliczono, że gdyby powierzchnia Ziemi była płaska, czyli zarówno nie byłoby wysokich gór, jak i głębokich głębin oceanicznych, byłaby po prostu równą płaską powierzchnią, to woda przykryłaby tą powierzchnię na 2,7 km. Ta woda, która jest teraz na Ziemi. Nie mówimy o jakiejś innej wodzie. Ta po prostu, która wypełnia oceany, morza i rzeki i jeziora. Gdyby Ziemia, powierzchnia Ziemi była całkiem równa, nie mówię płaska, żeby ktoś nie oskarżył mnie o płaskoziemstwo. Ziemia jest okrągła, jest planetą okrągłą, czy też sferoidą. Natomiast gdyby była powierzchnia równa, to istniejąca na tej Ziemi woda przykryłaby całą tą powierzchnię na głębokość aż prawie 3 kilometrów. Więc jest ta woda. Jest taka możliwość. Mało tego, Biblia daje nam pewne wskazówki, które mówią, że Ziemia kiedyś była bardziej równa. Że po potopie dopiero wypiętrzyły się góry, a doliny opadły na swoje miejsca. Psalm 104, w psalmie 104 czytamy. Podniosły się góry, opadły doliny na miejsca, któreś im wyznaczył. Najprawdopodobniej potop wywołała katastrofa, w którym popękała ta w miarę równa powierzchnia. Utworzyło się wtedy coś, co dzisiaj nazywamy płytami tektonicznymi. Są płyty kontynentalne i oceaniczne. Wcześniej po stworzeniu
było to jedna całość, popękała dopiero w czasie potopu. Z jakiego powodu? Nie wiadomo do końca, czy coś uderzyło w ziemię, czy po prostu Bóg to sprawił w sobie znany sposób, ale popękała. Utworzyło się coś, co dzisiaj naukowcy nazywają płytami tektonicznymi, które się wzajemnie siebie jeszcze ciągle przesuwają. Jedne pod siebie się wsuwają, inne się gdzieś tam wypiętrzają. Wysokość gór zmienia się cały czas, nieznacznie, ale się zmienia. To wszystko są efekty jeszcze potopu. Cały czas te efekty jeszcze są odczuwalne. I ciekawe, że Piotr w swoim liście drugim rozdziale mówi takie słowa, że w czasach ostatecznych przyjdą szydercy, którzy będą mówić, gdzie jest przyobiecane przyjście Jego. Przecież wszystko trwa od początku tak, jak trwało. Czyli to są ci szydercy. Biblia, kiedy mówi o jakichś ludziach, że są szydercami, niekoniecznie ma na myśli takich kpiarzy, bo my tak bardziej, że ktoś jest szyderca, to taki kpiarz, kto tak się wyśmiewa. Oczywiście to też opisuje tych ludzi, ale szydercy to są ludzie bezbożni. To są bezbożni ludzie. I psalm pierwszy mówi o takiej drodze oddalania się od Boga, o postępującej bezbożności, że człowiek, który oddala się od Boga, ostatecznie wyląduje w gronie szyderców, tak? Czyli bezbożników. Bezbożni ludzie mówią, nie było żadnej katastrofy, wszystko od początku trwa tak, jak trwało. Nie? Uniformitaryzm. Tak? W dniach ostatecznych będą tacy właśnie bezbożni ludzie, którzy będą zapewniać, nie było żadnej takiej katastrofy. Nie gadaj tu takich głupot. Ciekawy jest fakt, że we wszystkich kulturach na świecie, nawet na wyspach Polinezji, gdzie tam ta kultura jest, można powiedzieć, nie aż tak bardzo rozwinięta, prawda? We wszystkich kulturach na świecie istnieją opowieści o ogólnoświatowym potopie i o jakiejś łodzi, która przetrwała ten potop, z której wyszedł jakiś mężczyzna. We wszystkich kulturach, i w Chinach, i w Ameryce Północnej i Południowej. Wszędzie jakiś odprysk tej historii jest. I oczywiście ateiści, ludzie, którzy chcą zdyskredytować Biblię, mówią, o widzisz, ta historia krążyła i potem do Biblii ją ktoś po prostu dopisał, żeby po prostu, no bo była ciekawa, nie? Że, no, więc ją, ona się znalazła w Biblii, nie? Bo krążyła. Tak. Tylko akurat w odwrotnym kierunku się to stało. Więc potop, dlaczego ta historia jest w ogóle tak bardzo znienawidzona przez świat i tak bardzo chcą ją zdyskredytować? Ponieważ ona mówi o Bożym sądzie. Ona mówi nam o tym, że Bóg ma możliwość osądzić cały świat. Biblia mówi, że przed potopem ludzie byli tak bardzo źli i bezbożni, że tylko jeden Noe w całym tym tłumie ludzi był sprawiedliwy. Tylko jeden człowiek. Bóg w swej łaskawości uratował też jego żonę i jego synów i ich żony, ale Biblia mówi, że tylko on jeden był sprawiedliwy i nienaganny. Tylko jeden człowiek zachował bojaźń Bożą w sercu i był pobożny. Wyobrażacie to sobie? Trudno dzisiaj, szacuje się, ile mogło być ludzi przed potopem. Były to miliony. Tak się szacuje, tego nie wiem, ale statystycy, którzy się tym zajmują, szacują, że to też nie była wcale mała społeczność. I tylko jeden człowiek okazał się być pobożny. I ze względu na niego Bóg, na jego właśnie postawę, Bóg uratował i również jego rodzinę.
Jezus, wskazując na dni Noego, mówi, że tak samo będzie przed w dniach ostatecznych. Że przyjrzyjcie się dniom Noego, bo dokładnie tak samo wydarzy się w dniach ostatecznych. No, w takim razie, jak to było w tych dniach Noego? Możemy zajrzeć do tego fragmentu, który o tym mówi. Kiedy ludzie zaczęli, to jest szósty rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi, rodziły im się córki, ujrzeli synowie Boże, że córki ludzkie były piękne, wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. I rzekł Pan, nie będzie przybywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie go trwać 120 lat. A w owych czasach również i potem, gdy synowie Boże obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w swoim sercu. I rzekł Pan, zgładzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia i aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż żałuję, że je uczyniłem. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Zobaczcie, tu pisze, że nie tylko ludzie byli źli, ale i zwierzęta. Nie bardzo wiemy, jak to mogło wyglądać, ale zło ogarnęło wszystkich. Potem czytamy, jak Bóg kazał Noemu zbudować arkę, to może to pominę. A więc wszystko było złe. Po prostu... I obejrzał Bóg na ziemię, a oto była skażona i wszelkie ciało skażone. Tak, właśnie. Jak to jest... 12 właśnie. I spojrzał Bóg na ziemię, a oto była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na ziemi. Wszelkie ciało, nie tylko... ludzie. Skaziło swoją drogę na ziemi. Rzekł wtedy Bóg do Noego, położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości. Zniszczę je wraz z ziemią. No i potem mówi, zbuduj sobie arkę. Wszelkie ciało. Słyszałem wypowiedź pewnego właśnie człowieka, który mówił, że kiedy Kain zabił swojego brata, Bóg przeklął Kaina i treścią tego przekleństwa jest, że to jest z kolei 4:12, gdy będziesz uprawiał rolę, nie da ci już plonu swego. Będziesz tułaczem i wędrowcem na ziemi. A więc przed samym potopem ziemia nie była już tak pięknym miejscem jak zaraz po stworzeniu. Jeżeli wszyscy ludzie byli źli, to znaczy, że to przekleństwo, które spadło na Kaina, że ziemia nie będzie ci już dawać plonu, będzie ci rodzić, będziesz tułaczem. Prawdopodobnie przed potopem ziemia już była wyjałowiona. To, co obserwujemy dzisiaj, postępujące wyjaławianie ziemi przez rabunkową gospodarkę, którą człowiek prowadzi. Tak? W Stanach Zjednoczonych ogromne połacie
ziemi zostały wyjałowione przez rabunkową gospodarkę rolną, którą ten kraj prowadzi od kilku dekad. I prawdopodobnie przed potopem było dokładnie tak samo, że nie było, to już było wspomnienie tego wspaniałego, urodzajnego świata, potężnych roślin. Wszystko było złe, to przekleństwo rozprzestrzeniało się na ludzi. Pojawiają się też tutaj synowie Boże, czy Biblia nazywa ich Nefilim. To inaczej to słowo oznacza upadli. Upadli aniołowie. I też niektórzy ludzie, którzy zajmują się tym zagadnieniem, uważają, że to były jakieś hybrydy ludzi i aniołów, i tych demonów właściwie, bo to zbuntowane anioły. I to było również to skażenie, o którym tutaj przeczytaliśmy, że Bóg widział skażenie, że ludzie zaczęli łączyć się właśnie z tymi innymi stworzeniami, bo te stworzenia to nie były ludzie. I o Noem jest napisane, że jedynie on był tym wszystkim nieskazitelny, co może również dotyczyć po prostu jego genów. Były nieskazitelne. Niestety potop przetrwały te skażone geny. Skąd to wiemy? Ponieważ ci giganci czy mocarze, jak są nazywani, czyli potomkowie tych jakichś hybryd, również pojawili się po potopie. Tak? I pojawiali się w całej historii w ogóle świata. Goliat i jego bracia, bo przecież on nie był sam. Synowie Anaka to byli olbrzymi mocarze, to byli jacyś gigantyczni ludzie. Dzisiaj na ziemi również znajduje się w wielu miejscach szkielety jakichś gigantycznych ludzi, a nawet są doniesienia o całkiem jakby współczesnych jakby przypadkach takich gigantycznych ludzi, natomiast no, trudno mi jest powiedzieć, czy są one autentyczne. Dzisiaj można sprokurować każde zdjęcie, więc tego nie wiemy. Ale na pewno znajduje się dzisiaj na całym świecie też szczątki jakichś potężnych, gigantycznych ludzi. Ale to byli skażeni ludzie. To byli ludzie skażeni jakimś obcym materiałem genetycznym. Ciekawe, że Biblia mówi, że tych zbuntowanych aniołów, te demony, które dopuściły się jakby przekazania ludziom tego skażenia, Bóg trzyma w jakimś oddzielnym miejscu, w jakimś oddzielnym więzieniu. O tych demonach nie czytamy, że one żyją tutaj w powietrzu, tak, gdzie diabeł działa ze swoimi demonami. A więc jakaś szczególna jest dla nich przewidziana kara za to, czego się dopuścili. I tylko o Noem jest napisane, że on był nieskazitelny. Pozostał taki jeden rodzynek nieskazitelny w tym pokoleniu. Niestety zło przetrwało potop. Jeden z synów Noego, Ham, jakby widać, że to przekleństwo przez tą gałąź tego rodu Noego znowu zanieczyszcza ziemię. Ciekawe, że kiedy jest opowieść o tym, jak Noe się upił i tam właśnie ten jeden z jego synów, Ham, zachował się w brzydki sposób. Został potem przez Noego przeklęty, ale nie on, tylko jeden z jego synów, Kanaan, najmłodszy jego syn. I ciekawe jest to, że Kanaan był wylęgarnią najgorszych praktyk starożytnego świata. Biblia mówi, że w Kanaanie ludzie uprawiali bałwochwalstwo i to w taki sposób, jaki wydaje nam się dzisiaj nie do pojęcia, że własne dzieci palono w straszliwy sposób.
jakimś bóstwom. Więc widać, że to jakby takie centrum tego zła i przez to skażenie przedostało się niestety przez potop i znowu się zaczęło rozwijać. I Biblia mówi, że kiedy grzechy Kanaanu właśnie dosięgnęły nieba, wtedy pojawili się tam Izraelici i mieli za zadanie wybić tych ludzi, wytracić ich. Bóg zażyczył sobie, żeby Izrael wytracił wszystkie ludy zamieszkujące Kanaan. Chciał w ten sposób wytępić zło, żeby nie rozprzestrzeniało się. Czy to się udało? Nie. Nie udało się to niestety, prawda? Izraelici nie wykonali tego zadania i co? Zło przetrwało i Izraelici sprzęgli się z bóstwami Kanaanu i nawet zaczęli robić dokładnie to samo, co tamci. Dla mnie niewyobrażalne jest własne dziecko złożyć, wiecie, to wyglądało ohydnie, to był taki metalowy posąg, na którego rękach kładzono niemowlę, a pod spodem płonął ogień i ono tam po prostu się paliło na tych rękach. Straszna śmierć. I wyobrażacie sobie, do jakiej deprawacji doszło u tych ludzi? Że do takich rzeczy byli, się posunęli. Więc Jezus wierzył w potop, wierzył, że było takie wydarzenie na ziemi, że ono zmiotło wszystkie istoty żywe z ziemi, za wyjątkiem tych, które schroniły się w arce. I my możemy wierzyć w potop. Nie wierzmy tym, którzy twierdzą, że absolutnie nie mogło być czegoś takiego, że te wszystkie ogromne kaniony na ziemi powstały przez miliony lat. Wiecie, na przykład kanion Colorado, płynie tam taka, no, niewielka w porównaniu do wielkości tego kanionu rzeczka Colorado. I gdyby to ona miała żłobić ten wielki kanion, to musiałaby przez kilka milionów lat płynąć do góry, żeby wyżłobić i żeby znowu spaść na dół. Ale jakoś nikt nie zauważa tego absurdu, prawda? Poza tym dzisiaj rzeki nie żłobią niczego. Nie żłobią. Dzisiaj rzeka niczego nie żłobi. Są górskie potoki, które płyną między skałami i one niczego nie żłobią. One żłobią tylko wtedy, kiedy następuje gwałtowne wezbranie wody i toczy rzeka głazy, kamienie, żwir. I wtedy następuje jakaś zmiana koryta. Tylko wtedy. Kiedy wszystko się uspokaja, rzeka płynie, niczego nie żłobi. Mówi się, że kropla drąży skałę. Niekoniecznie. Być może, kiedy skała jest miękka. Nie wiem, czy odwiedzacie czasami Tatry. Myśmy byli niedawno w Tatrach. Nie pamiętam, jak się nazywa ta dolina, ale wchodzi się w dolinę, gdzie przechodzi się przez kilka mostów nad czymś, co musiało być wielką rzeką. Można oglądać rumowisko wielkich głazów, uszkodzone pół zbocza, które gdzieś po prostu zniszczone zostało. Nie płynie tam żadna woda. Wcześniej, kiedy się wejdzie wyżej, to widać, że jest tam jakiś potok, ale on potem znika gdzieś i płynie pod ziemią i w tym miejscu, gdzie są te ogromne, zniszczone, poprzewracane głazy, nie płynie żadna woda. Zniszczenia i rzeźbienie czegokolwiek następuje tylko w momentach gwałtownej powodzi. Musiała tam przy którymś jakiejś ulewie w tej rzece wezbrać woda tak mocno, że po prostu poniszczyła duże fragmenty tej doliny, poprzewracała wielkie głazy i tylko wtedy rzeka tak naprawdę cokolwiek żłobi. Kiedy normalnie, spokojnie sobie płynie, to ona po prostu meandruje po tych kamieniach, po tych skałach i niczego tam nie żłobi. Dlatego to, co oglądamy dzisiaj na świecie, jest efektem działania potopu. Potop miał miejsce niewiele, znaczy w kilku źródłach sprawdzałem, szacuje się, że gdzieś 2340 lat
przed Chrystusem. Gdzieś około 2300-2400 lat przed Chrystusem. Powstanie świata datuje się na około 4000 lat przed Chrystusem. Tak? Od stworzenia świata potop, bardzo jakby można precyzyjnie to wyliczyć. Wyliczono, że potop miał miejsce w 1656 roku od stworzenia świata. Są pewne drobne nieścisłości, ale to są dosłownie od 2 do 4 lat w jedną lub w drugą stronę. Więc bardzo dobrze można, bardzo precyzyjnie można obliczyć z tego dokumentu naukowego, jakim jest Biblia, dokumentu historycznego, w którym roku wystąpił potop, w którym roku świat został stworzony. I możemy zupełnie spokojnie wierzyć Biblii, ponieważ wszystko, co obserwujemy na świecie, potwierdza te biblijne relacje. Na tym dzisiaj zakończę, ponieważ nie chcę was znużyć za bardzo. O kolejnych sprawach porozmawiamy sobie za tydzień. Amen. Thank you.